od jakiegoś czasu w bardzo wielu rozmowach, które miałem okazję przeprowadzić z ludźmi, słyszę o zagubieniu. Wiele osób mówi, że po prostu są zagubieni w obecnej sytuacji, w związku z epidemią, że mówią, że nie wiemy, co o tym sądzić, jak to wszystko przeżywać, jak w tym się odnaleźć. Też w związku z tym, co dzieje się wokół Kościoła i w samym Kościele, w związku z różnymi skandalami, które się pojawiają. Wiele osób mówi, że po prostu są zagubieni, że nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć, że stracili taką orientację, że nie wiedzą już właściwie, co jest prawdą, co nie, komu ufać, komu nie ufać. I tak myślę, że to zagubienie jest dobrze dzisiaj odzwierciedlone w Słowie Bożym, bo Azariasz się modli: oto jesteśmy najmniejsi ze wszystkich narodów. Nie ma już wodza, nie ma proroka, nie ma darów, nie ma całopaleń. By wszystko się rozpadło. Nie ma kogoś, kto by prowadził, nie ma kogoś, kto by nauczał, kto by powiedział jakieś słowo prawdy. Jest generalnie zagubienie, takie rozbicie. Jeśli doświadczasz czegoś takiego, właśnie zagubienia, jakiegoś rozbicia, jakiejś dezorientacji życiowej, to zwracaj się do Pana Boga, proś Pana Boga, tak jak Azariasz, stawaj z całą pokorą przed Panem Bogiem, mów Mu o tym, a On Cię nie zostawi, z całą pewnością On Cię nie zostawi, On Cię poprowadzi, nie da, nie pozwoli, abyś się w tym zagubił bez reszty.